Siema, jestem Bizon A, a to jest God of War. Znajdujemy się w dosyć innym miejscu niż w poprzednim odcinku, bo w poprzednim odcinku dotarliśmy już do domu i pokonaliśmy trolla. A ja pamiętam, że jako że tutaj to jest to miejsce, gdzie trzeba zamrozić tutaj to ten mechanizm i pociągnąć kraty do góry i wtedy można wyjść stąd. Wtedy to też się otwiera i tam na górze to są jakieś skarby i coś tam do przeczytania. Ale jedna rzecz. Podszedłem sobie w poprzednim odcinku tutaj i niestety nic z tym nie zrobiłem. To są drzwi normalnie do jakiegoś innego miejsca. I coś tutaj się kryje. A ja to pominąłem. I... a, super. Dobra. Uwaga. Boom. I teraz mogę go po prostu ponapierdzielać. Skecz się uda go na przykład... jakby to powiedzieć... kurde. Do mnie? A ty kurde, co myślałeś? Wow, ej, boom! Jak śmiałeś mnie zaatakować, wilku? Fenrirze jeden ty? Aś tutaj, jeszcze dam kurde boksa. No, dawaj. O tak, jaki jesteś twardy, tak, jasne. Boom! No, pokaż. Jep, kurde, do widzenia, wilku. No i elegancko. Aha, no jak to możliwe? Haha, boom! Dobra, najpierw to poczekam, aż mnie uderzą i... Ła! Ty kurde, dziadu, jak ja cię normalnie zaraz tutaj wygląda! Fa! Jeep! Zapraszam, kurde, do imprezkę, coś ty myślał, boom! Wiesz co? Czekaj! Bum, bum, bum. Okej, już po wszystkim. Spodziewałem się trolla pod tym mostem. Oj, stary, będziesz się spodziewał później. No i proszę bardzo, mniej więcej takie rzeczy tutaj były i chciałem sobie to odwiedzić, bo nie mogłem po prostu przeżyć, że to pominąłem. Mimo, że koło tego miejsca praktycznie byłem. O, zagubione zabawki, proszę bardzo, co to jest? W pobliżu domu natknęliśmy się na tę małą zabawkę. Miałem kiedyś bardzo podobną. Myślę, że to część wielkiego zestawu. Jeśli znajdziemy ich więcej, może okażą się coś warte. To chyba jeszcze jednej zabawki mi brakuje, ale pewnie jej nie znajdę, bo się okaże, że jest ukryta gdzieś w takim miejscu, którego nigdy nie dojrzę. Tak na przykład tutaj pominąłem drzwi. To jest po prostu genialne. I załatwione wilki, załatwione jakiś draugr. Wszystko tutaj chyba obczajone jest i możemy wracać do tego miejsca, w którym skończyliśmy w poprzednim odcinku. Ogólnie fajna rzecz, ja już w ogóle jestem pod domem, więc możemy kontynuować. Fajna rzecz jest taka, że na przykład jak wyciągam topór, to troszeczkę animacja zajmuje, ale mogę po prostu robić tak. Nie muszę czekać. Może i to tyle samo zajmuje? Boom. Boom. Fajne to jest. No dobra, wbijam do domu. Czy to jest tutaj ciekawego w ogóle do pozbierania? Tam w ogóle jest jakaś brama. To jest jakieś, nie wiem, co tutaj, w jakieś pole czy coś. No dobra, wbijam do środka. Chodź, chłopcze, idziemy do środka. Masz karę na komputer. A raczej inaczej, karę na polowanie. Proszę bardzo, Kratos odczuwa, znaczy przynajmniej pokazał teraz, że strasznie kochał swoją żonę, czyli matkę Atreusa. Można czymś poświecić, mam jakąś pochodnię czy coś? Wiem, że będzie inaczej po tym jak mama... Aj synu,
straciłeś kontrolę. To coś chciało nas zabić. Sam wpadasz w gniew podczas walki. Gniew może być bronią. O ile go kontrolujesz, ty tego nie robisz. Gdy tracisz... Już dawno nie chorowałem. Jest mi lepiej. Dobrze. No to chodź. Mam cię uderzyć? Masz spróbować. Au! Co ty... Jeszcze raz. Czemu to robisz? Za wolno. Jeszcze raz. Przestań! Słabo. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Przestań! Jeszcze! Twój gniew. Zatracasz się w nim. Czeka nas trudna droga. A ty, Atreusie, nie jesteś gotowy. Co to było? Cicho. Wychodź! Nie masz co się ukrywać. Wiem, kim jesteś. Co się dzieje? Znasz go? A co ważniejsze, wiem, czym jesteś. Chłopcze, pod podłogę. Szybko. Mówiłeś, żebym tam nie wchodził. Kto to? Nie wiem. O czym on mówi? Nie wiem. Wchodź. Wystarczy, że powiesz mi, co chcę wiedzieć. Nie musimy przelewać krwi. Miałeś być większy, ale to na pewno ty. Jesteś daleko od domu, prawda? Czego tu chcesz? Przecież na to pytanie znasz już odpowiedź. Nie wiem, czego szukasz, ale tego nie mam. Odejdź stąd. A podobno wasza rasa jest taka rozwinięta. Znacznie... lepsza od nas, sprytniejsza. A ty tymczasem ukrywasz się tu w lesie, jak jakiś tchórz, co? Nie chcesz ze mną walczyć. Wydaje mi się, że chcę. Aha. Opuść mój... dom. Musisz tylko mnie zabić, żeby do tego doszło, wiesz? Ostrzegałem cię. No, wreszcie! Nie chciałeś słuchać. Nie, nie, znowu to samo. Nie, nie, nie. No dobrze, moja kolej. Mój Boże, jak przyrąbał. Co to jest, walka anime? Jak ja się tobą rozczarowałem. No chodź! Aha. Cudownie. No dobra, patrz. BUM! Bez sensu? Jesteś kukiełką, którą będę uderzał. Gdzie ty jesteś? Hej! Bum, pam. No kurde! No, o! Prawie mnie trafiłeś, Wol mi stąd, ty kurde! On jest szybki jak jakiś, nie wiem... zając. No! Dawaj! Pokaż, co cię stać, zaraz pewnie mi rozwalisz, ale to nieważne. Dobra, bum. On mnie testuje. Co ja mogę mu... Wow, wow! Dobra, akurat ten atak jest dosyć prosty do uniknięcia, ale jego drugi atak, który biega jak jakiś, nie wiem, co to jest, kurde, Olger von Everest, czy co?
Ja! Zapomniałeś, jak się używa tarczy? Teraz mnie zabije. Dobra. Dawaj! Haha, boom, bitch! O, rozwaliłem go w ostatnim czasie, ale jaja. No to trzeba przyznać, że to jest coś, czego się nie spodziewałem. No dawaj. O kurde, zaraz mnie zabije. Gość już jest poobijany, ale ja zaraz umrę. Czy jest tu coś, co mógłbym użyć jako leczenia, bo inaczej zginę zaraz. Gdzie on jest? Gdzie on jest? A tutaj jest. No dawaj. Kurde, mam przerąbane, naprawdę. Ale można zablokować jego atak. Oczywiście nie ten czerwony. O mój Boże, ale dostajemy! Nawzajem se spuszczamy w pierdziel. Dobra, to akurat jest łatwe. O, cholipa jasna. My też nudzisz. Robisz te same ataki cały czas, tak samo jak ja w sumie. No. Nie krzycz jak jakaś babcia stara. Dobra, warto by było blokować, bo zaraz zginę. I znowu ucieka? O-o. Skłamałbym, gdybym powiedział, że ta... Skłamałbym, gdybym powiedział, że ta walka jest beznadziejna. Jest kurde genialna. Bo śpię z twoją matką? Nie wiem. Boom! Pam, 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 pam! Jak Zeusa, tak jest! Boom! No i wleźli do domu. Trafiłem w czuły punkt, co? Boom! Boom! Ale epickość, Chryste Panie. Stary i powolny. Trzeba się było trzymać z dala od Midgardu. Aha, super. Wolverine. No to... Albo Deadpool. Zaczynamy drugą rundę? Nie. Za dużo gadasz. Nie chcesz mówić? Dobrze! Aha. Może ten, kogo ukrywasz w domu, będzie bardziej rozmowny. O, jakiś pasek rośnie. Nareszcie, nareszcie! Chodź ty kupo gówna. Boom! Aż sam klikłem na padzie, mimo że to sam klat to zrobił. Kto to jest? O kogo tak bardzo się boisz? Co ci to interesuje, kurde? Nie rozmawiam z nieznajomymi. Chodź. Boom! Oj, ogniste pięści Boga Wojny! No, dawaj. Okej, to muszę unikać. Bez sensu. Czemu nie mogę unikać? Nie mogę unikać, nieważne. Boom! Boom! O mój Boże, to jest genialne! Boom! Dobra, może przestanę używać tego samego, tylko ataku i zacznę go napierdziać normalnie. Co ty chciałeś do mnie coś zrobić? Coś mi chciałeś zrobić? Boom! Nie wiem, co tam myśli Atreus, nie, ale... Wciąż mnie nudzisz! Ty też, ale jakoś nie narzekam. Boom! Gość jest zimny. Więc dlaczego go bije zimnym tym? Jakby, jak z tamtym tym gulem, czy jak to się nazywał, Draugrem, walczyłem, to trzeba było z nim walczyć na pięści, bo był mroźny. I on też widzę, że jest mroźny. Nadaje się do swojego klimatu, nie? Klimatu, no, bogów nordyckich, goddammit. Boom, boom. Gdzie on jest? Boom! Ła! Żebyś się czasem nie zesrał. O kurde, to było... No to kurde, kup se wózek zawczasu. Zawczasu? A ty kurde frajerze, jeszcze jestem stary, znaczy jestem stary, ale jeszcze znam jakieś sztuczki, chodź tutaj, wszystko rozwalamy. Szkoda, że tak nie walczyłem z tym trolem. Tym atakiem mnie jeszcze nie trafiłeś, więc czemu próbujesz? To jest dobre pytanie. No, dawaj. Kogo ukrywasz? Nie wiem, nie dowiesz się tego, bo cię zabiję. Więc na co próbujesz? Jesteś
No, ty jeszcze większym. Ha, 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 boom! On się bawi po prostu. God damn it. Rocky Balboa. Oh, Małoży, co tu się dzieje? Cały świat byśmy zniszczyli. Co, myśmy zniszczyli już teraz. Boże. No to gościu wygląda teraz jak naleśnik. Jakby to była bajka, animacja, kurde, myszka Miki, to on byłby już plackiem. Ale by się napompował, nie? Dobra, gdzie jest mój dom? Chyba w tamtą stronę? Nie mam pojęcia w sumie. Tutaj tam nie przejdę. Może tam? Ja szczerze nie wiem, gdzie jest mój dom. Albo po prostu będę szedł. Tędy, bo tutaj widzę jakąś taką ścieżkę chyba? Ta, jest tu ścieżka. Boże, cały poobijany. Już sobie idziesz? A myślałem, że już po. Oczywiście. Tarcza z tytanu tytanowego. Odin przysłał mnie tu jedynie po kilka odpowiedzi. Ale ty musiałeś unieść się dumą. Możesz się dwoić i troić, ale ja i tak wrócę. Twoje stare cielsko w końcu się podda. Ale nim to zakończę, wiedz jedno. A ja w ogóle nie czuję bólu! No i co mnie to interesuje? Genialne to jest. Gdzieś pod ziemię, kurde. 1000 lat pod ziemi, czy co to jest? Powrót do wnętrza ziemi. Widziałeś to na własne oczy. Nie możesz mnie zranić. Nic nie może. Zobacz, możemy sprawdzić zaraz. Bezsensowna. Twoje starania są bezsensowne. Sam mnie pierwszy uderzyłeś, idioto. Tak być. Och, Boże. Sam mnie rąbnął pierwszy, a teraz... Kozaczy. Wow, no, fizyka... Wygrasz ze mną. Nie czuję nic. Za to ty czujesz wszystko, lecz mimo to się poddajesz. Nie jestem moim bratem. Gdybyś dał mi to, czego chciałem, wszystko potoczyłoby się inaczej, ale nie. Czas to zakończyć. Aha, no dobra. No to masz, kurde, pierwszy cios zadaję tym razem ja. Możesz sobie próbować, frajerze, no. Oho, oho, oho. Nowy atak. Nie, to jest już stary atak. Weź mnie nie rozśmieszaj. Nie wiem, nie widzę nawet go. Nie widzę, co tu się właściwie dzieje. Ho, 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 ho. Normalnie efekty zniszczeń jak w Battlefieldzie. Ale chodź. No, wow. A teraz to mnie normalnie aż... O, bang. Pam, 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 pam. No chodź, 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 bo cię na razie obijam jak frajera, nie? Ja nic nie czuję! A ja czuję, bo się zesrałeś chyba. O, wow. Myślisz, że co, nosisz sobie majtki jakieś, kurde, nordyckie, to ci... To sobie możesz walić bąki podczas akcji? Nie ma takiej opcji. Trzeba uważać, mnie zabija. Bum. On ma dosyć mocne ciosy, jeszcze, że gram na trudnym poziomie. Okej, okay, spokojnie, spokojnie! Co? Sobota? Nie, nie, nie interesuje mnie coś takiego. O, ła, znowu mnie podkosił, skurwysyn! Dobra, masz stary. Z tego, ja pierdzielę, dopiero mu połowę HP zdjąłem, pojebało was? No, to prawda. Twój byt to jest najbardziej żałosny na świecie. Nie wiem, czy skończysz ze mną. O kurde, rozbroił mnie. No to kurde, pyk. Boom, boom. Znowu uciekł. Aha. Muszę uciekać z tego miejsca na pewno. A? No to patrz. O. Cyk.
Już się pokoła nam, stary, co ty sobie wyobrażasz? Boom. No i teraz ja cię rozbroiłem, jak się z tym czujesz, co? Wajzą byłeś i wajzą zostaniesz. Ja nic nie czuję! Nie wiem, chwalisz się czy żalisz, bo ja nie rozumiem, naprawdę. Ciągle o tym mówisz, bardzo mnie to tak nie interesuje, jak tylko to jest możliwe, ale jednak o tym ciągle mówisz, no. Drzesz się jak Yoda! Co? Yoda! O kurde. No to patrz, dobrze, że nie atakuje mnie podczas tego. Mojego, podczas rozbrojenia mnie, bo inaczej by było przerąbane. Chodź tutaj, chodź. Dobra, skacze jak żaba. A ja myślę, że sobota. Dobra, chodź, chodź. Zanim jeszcze uciekniesz, zanim cokolwiek będziesz kombinował, znowu uciekniesz. Chodź, 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 chodź. Aha. O kurde, zaraz mnie zabije. Zaraz mnie zabije! Skończę z tobą! No nie wiem. Możesz próbować. No dawaj. Dobrze. Mam bardzo mało życia. Chodź! Jeszcze jeden cios. Jeszcze drugi cios. Dawaj, proszę. Aha, znowu. Znowu uciekaj, uciekaj. Uciekaj, Kratos. Kratosos. Dobra, ja sobie będę od razu się zasłaniał tarczą. I uwaga. Pom, pom. Pom, pom. Kień! Nie, jeszcze kurde nie, oczywiście. Uciekaj, 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 Kratos. Nareszcie. Irytuje mnie, naprawdę, gościu. Uczyłem się, że może ty będziesz pierwszy, który zdoła zadać mi ból. Ale się myliłem. Mam to gdzieś, gin. Do widzenia. No jak leży grzecznie, normalnie. Mniej wkurwiające niż zwykle. Pozdrow kurde piekło. Hades pewnie czeka. Aha, nie żyje, okej, nieważne. Wstawaj, stary. Może faktycznie jesteś zbyt stary na te wszystkie akcje już. I'm too old of this shit. Chodź. O, czy on ma podkówkę na szczęście tam z tyłu? Nie, to chyba jest... Chyba to jest na topór, jakby zawieszenie. Moją przeszłość? Jak mnie znaleźli po takim czasie? Znaleźli? Kto cię szukał, Kratos? Powiedz mi, ja muszę wiedzieć. Wiedziałeś, że to kiedyś się stanie, czy co? Co mam robić? Nasz syn nie jest gotowy zanieść twoje prochy na szczyt góry. O, proszę. No, coś jest nie tak z Arteusem, Atreusem. Jest chory i w ogóle nie panuje nad gniewem. Dawaj, Kratos, no kurde, dawaj, stary. Jeden kurde bóg i już leżysz. Nie, tak nie może być. Ja też. No, albo czym on tam był? Ale jak to się nazywają ci? Nie miał supermocy, więc no chyba by raczej był bogiem. Skoro mówił coś o Odynie, to mógłby być jakimś bogiem, nie? Albo ci, jak nie wiem, jak oni się tam nazywają w nordyckiej mitologii. Jaką rangę mają? Może był jakimś posyłańcem, no ale posłańcy też byli bogami. Jak na przykład takich Hermes. Dobra, nieważne, otwieraj drzwi. Chłopcze. Było tak głośno. Myślałem... Jesteś cały. Nic mi nie jest. Chodźmy. Spakuj się. Idziemy stąd. To jestem gotowy? Nie jesteś. Ale teraz nie mamy wyboru.
Pokaż, że się mylę. Tak jest. Żegnaj stary domu, do domku, który wygląda, jakby się miał zaraz rozpaść po tych akcjach. Góra. To będzie długa podróż. A? Tak. Ale ważna. Rany. Co tu się stało? A wiesz. Taki jeden walnął bąka i rozstąpiła się ziemia. U drzwi naszego domu pojawił się dziwny, wytatuowany człowiek. A skąd? Widział go w ogóle? I zaatakował ojca. To musiała być... może był człowiekiem, a nie był? Jakiś tak... No nie wiem zresztą, skąd mam wiedzieć, kim on był. Tak strzelałem. No, po tym, co zrobił Kratoszowi, który jest z Bogiem wojny, no to raczej nie mógłby być zwykłym frajerem, nie? Musiałby mieć podobną moc, co Kratos. Siłę raczej, nie? To musiała być naprawdę niezła walka. Płomali wszystko dookoła. Wcześniej ojciec powtarzał mi, że nie jestem gotowy, ale po zabiciu tego nieznajomego z jakiegoś powodu zmienił zdanie. Kim on był? Czego on chciał? Jesteśmy nikim. Nie chcę nic mówić, ale skąd on wie, że tamten go zabił? Może po prostu tamten uciekł, nie? Mógł uciec, nie? Skąd on Atreus wie, że nie żyje? Wpadł jakby trup tego nieznajomego pod ziemię, nie? Gdzieś tam, jak się rozstąpiła ziemia, nie? Więc skąd on to wie? Że mogło po prostu wiać, nie? A co to jest? Aha, co to było? Wyglądało jak zbój, jasne. Ten lodowy przyjaciel. To co, spadamy tędy, co? Ile ma HP w ogóle? Jestem żywy, czy... Oho. No, przydałoby mi się uleczenie. Nie wiem, czy tam nie mógłbym więcej tego uleczenia zabrać, ale może podczas... Nie wiem. Drogi zbiorę. Żyjemy na uboczu. Zabiłeś go? Zrobiłem to, co konieczne. Gdzie my w końcu idziemy? Myślałem, że tam mamy iść, gdzie ja właśnie idę. Bo gdzie indziej. Tam jest brama ogólnie. Ale... No dobra, idziemy tam na dół po prostu. Chodź, Atreusie. Nie gadaj tyle. A mi się wydaje, że tutaj trzeba zejść. Chociaż może nie. Ja myślę, że nie wiem. Ale wydaje mi się, że tak. No tak, przejść po krawędzi. O, syn tego Kratosa jak małpka się przyczepia. Fajnie to wygląda. Bardzo uroczo. Mogłeś zginąć. Nie. Nigdy więcej mnie nie zostawiaj, dobrze? Dobrze. A w sumie mógłby się przydać, syn. Do odciągania uwagi tego lodowego frajera. Okej. Okay. Pytanie, czy tamtą bramą będę coś jeszcze robił? Chwila, może tamtędy szliśmy na polowanie? Możliwe. Nie chcę pomijać rzeczy, przynajmniej starać się nie pomijać wszystkiego, bo na pewno dużo rzeczy pominę. Wiadomo, ale... Zabijałeś już wcześniej, jak najmniej chcę. Prawda? Przegapić. Znasz się na tym. Robimy to, co konieczne, by przeżyć. A ta gra wygląda genialnie, Chryste Panie. To pożywienie. Albo draugry, bo powinny być martwe. Ale ludzie, oni próbują przeżyć, jak my. Odetnij się od tego. Podczas wyprawy będą nas atakować różne stworzenia. Odetnij się od ich rozpaczy. Odetnij się od ich cierpienia. Ustaw kamerę. Nie będę nic ustawiał. A mogę, muszę ustawić. Okej, B. Nie okażą go tobie. Jaskinia. Rozumiem. Myślałem, że dalej idziemy po tym. Wspinając się. Kratos kompletnie niewzruszony, że się wspina. Żadnej zadyszki, żadnego niczego. Zresztą czemu ja się dziwię? Gościu jest bogiem. Wojny, nie? Czy to było tu od zawsze? O Boże, łańcuchy na łańcuchach. To jest coś, co mogę zamrozić, ale to pewnie jeszcze na razie nie w tej chwili. Rozejrzę się. Zaraz, zbiorę tylko, co to jest? Srebro i wiesz, o, tu coś mogę ruszyć, okej. Okay. Czy coś tutaj jeszcze mogę rozwalić? O, proszę bardzo, prawie że wpadł tam w przepaść. Gdzie to zaprowadzi mnie? Nie jest tak wysoko. Nie jest tak wysoko? Nie jest tak głęboko, o. Dawaj. Czy ty, gościu, ożyjesz? Oby nie. Dobra, tam jest jakieś to, co mogę zamrozić. Dobra, syna podrzucę tutaj. Chodź, wskakuj. Małpko moja. Ja już wiem, o co chodzi. Tam mam jakiś ten mechanizm i mogę to zamrozić. Tylko co to mi da? A! Dobra, nie widzę drogi. Dobra, spokojnie, synu. Zaraz się tu ogarnę. Synu. Synu. Znaczy, chłopcze, jak co ty, co ja gadam. Dobra, spokojnie. Teraz trzeba wycelować. Nie. Ja chcę to zamrozić. Spuść łańcuch, synu. Tak jest.
Dawaj. Aaaa, kurde, ta współpraca. Jak chcę to zamrozić? Dawaj, żeby można było spokojnie przechodzić. Co powiedział? Nie mam pojęcia. Czy coś tutaj jeszcze jest? Takiego? Zebrania? Mogę tutaj porozwalać to. Pyk, pyk. Czy tutaj cokolwiek się... 4 srebra, no tak. Dużo. No, tutaj nie mogę wskoczyć raczej. Po łańcuchu się muszę wspiąć. Ciekawe, czy to się w końcu odmrozi? To, co tam, gdzie wbiłem topór? Nie powinno, nie? Okej, okay, czyli tutaj nic też nie ma. O, chwila! To urna ofiarna? Mama mówiła, że wyznawcy Odyna wypełniali je darami i wieszali wysoko, żeby nikt nie... Może jakie skoki robi. Wygląda na staro. Głupota. Co? Wyznawanie bogów? Bogów nie obchodzi ich los. Ludzie nie powinni wielbić potworów. To prawda. Przynajmniej tych mitologicznych. Którzy sami siebie nie szanują, a co dopiero innych. Dawaj. Zjem sobie to, sobie zrobię tak. Teraz rozwalę to. Kurde, tylko teraz mnie tam na dole nie ma. Nie! Ale dobra, serio, co dalej, synu? Synu! O, tutaj coś jest. Aha, wspinaczka na górę. Tam srebro jest. Złoto, srebro, dawaj. O nie, to muszę tam wejść? Nie, tak, muszę. Dobra. Nie dogonią nas, nie doskoczą, nie ma szans. Przeciwnicy nie są tacy skoczni jak my, nie? Atreusie, ale. Chłopcze, tak czy nie? Chyba co dalej? Aha, ja mam się obrócić, tak? Pewnie w którąś ze stron? Do g- A, tak. Ojcze, udało się. Czy spotkamy innych po drodze? Tak. Przyjaznych? Nie. Napadną na nas? Możliwe. To oszczędne słowa Kratosa, piękne są. Dobra, skok. Dobra, synu, ale nie zło. O, mogę rzucić tutaj łańcuch? A wszelki wypadek, gdybym co, spadł? Nie. Do góry, co ty się tutaj odwołał? Co ty? Po co ja mam złazić? Już wszystko mam. Chodź, lecimy. Wspinaj się, małpka 1, małpka 2, zgłoście się. Małpka 1 to jest Kratos, małpka 2 to jest jego chłopcze. O. Jego chłopcze. Spójrz. Cały czas. Wokół naszego lasu było zaklęcie ochronne. Ale... tam zostało przełamane. Aha, to wszystko wyjaśnia. To ty je ściąłeś? Sama oznaczyła drzewa na swój stos pogrzebowy. Czemu to zrobiła? Chodźmy. Nie oglądajmy się za siebie. Myślę, że była mądra na tyle, że miała swój ten. Że miała swój powód. Dobra, stamtąd przyszliśmy, więc to by się przydało rozwalić, żeby zdobyć nic. Okej. Okay. Można zaskoczyć? A przeżyłbym z takiej wysokości. No trochę musiałbym, dupę bym sobie obdarł, ale może by było dobrze. No dobra, wchodź za mną. O Boże. A da radę, syn, wejść? Ej. Atreusie. No chodź, idziesz? Co się stało? On tu wskoczy tak po prostu. No, powinien dać radę. W sumie to powinien dać radę. No to idziemy dalej. Idziesz za mną? Atreusie, do mnie. No, elegancko. To wbijamy w szczelinę. Taka ciasna, to... nie? Ile nam zajmie dotarcie do góry? Nie wiem. Zdążymy przed zimą? Nie wiem. Dobrze, dobrze. W ogóle wrócimy do tego domu? Nie wiem. O! Obszar odkryto. Dawaj, dawaj. Czekaj na mój znak. Czekaj. Śniki. Wiesz co? Dobra, jedziemy. Boom! Strasznie dużo tu draugrów! No co ty nie powiesz? Jep. No i proszę bardzo. Jeden z głowy. Na razie. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Nie skończyliśmy. Gadam teraz jak tamten nieznajomy. Nieznajomy, tra la 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 la, bum, bum. No dobra. Draugr! O nie! Skąd oni się tu wzięli? Myślałem, że będą... Łup! Haha! Chodź tutaj! This is Sparta! Oho, więcej was to jest? Nie, po prostu się gościu rozmroził. Normalnie na to kurde kiepsko, jak się lodówka rozmraża? O, dokładnie, zaśmiałem się razem z tym. Z chłopczem. Chłopcze dobrze prawi.
Bam. No, dawaj. Show me what you got, boy. Dobra, nieważne. Chciałem, żebyś zrobił to taki sposób, żebym mógł to obronić się w ostatniej chwili, ale oczywiście zrąbałeś, więc musisz zginąć. To jest twoja wina, musisz zaakceptować swoją przegraną. Wow! Co to było? Rąbnął mnie jakimś gównem. Aha, no tak, bo go nie zdążyłem pewnie dobić. A tak. Wskaźnik zagrożenia. Wskaźnik zagrożenia wokół Kratosa. Czemu tak Rami dopiero teraz o tym mówi? Zwracają twoją uwagę na wrogów znajdujących się poza polem widzenia. Coś tam się zbagował z tym łukiem. Złoty kolor wskaźnika oznacza, że wróg jest blisko. Okej. Okay. Migający czerwony to oznacza, że już atakuje. Migający fioletowy wskaźnik zapowiada na latający pocisk. Wow! A, no tak. To świetnie. Szybki obrót. A! I bleh! Żyg. Aha. A, no tak. I pewnie mam odpowiedni moment wy... O Boże. A latujący pocisk! On mnie bije, ten pocisk? Nie mam pojęcia. Ale już wiem, że tamten gościu to był nienormalny gościu. Czy Atreus atakuje tak po prostu normalnie? Ja w ogóle mam naładowaną tą. Gdzie? O ty kurwi synu, bum, masz w nogę. Spokojnie, patrz. Ty dostaniesz kopa, a ty ciebie zboksuję normalnie, bo jesteś frajer. Frajer jesteś i zginiesz. Bum, cyk. Oła! Kurwia może. Poradzę sobie, nie takie rzeczy się robiło. Co prawda teraz powiem zginąłem, ale to spokojnie. O, syn daje radę. Dobra, synu, jesteś super, naprawdę. Kratos ci tego nie powie, ale ja ci mówię. Gdzie jest kurde ten? O Boże, świetnie! Gdzie mnie atakują? A, z tej strony. O ty kurde dziadu! I see you, bro! I see you, bro! Boom! Ha, ha, ha! Dostałeś środkowe obrażenia za... Oh shit! Uwaga! Ogień! Uwaga! Naciąga! Ła! Ty kurde dziadu! Boom! Wow! Ho, ho, ho! A ty kurde co? Boom! Boom! O ty kurde! Ła! Wow! Jak śmiałeś! O! Dobra, dawaj, tutaj. A yeah. Z tyłu, z przodu, z boku. Bum, bum. Bum, 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 bum. Zaraz cię zapierdolę. Tra la 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 la. Chodź tutaj ty. Ła, chodź. Yeah. Jeszcze żyje. No to koniec. Jeszcze któryś? Jest tu gdzieś ktoś jeszcze? Nie? Boom! Boom! Dziękuję. Na plery. Załatwione. Lodołamacz. Aha. Śmierć z lodem. Roztrzaskani zamrożeni wrogowie. 1 z 10. Zamrażaj wrogów, rzucając w nich toporem, a następnie atakuj ich. To już odkryłem wcześniej. To jak trzeba przyznać. Pomogłem? Jeśli chcesz jasne. Pomóc, odwróć ich uwagę. Skup się na tych, którzy... Nie atakuje, dobra, spokojnie. Te draugry strzelają kulami ognia. Jak to w ogóle robią? Zwykle atakują z dystansu, co bywa bardzo irytujące. O tak, zdecydowanie. Gdy jesteśmy zajęci walką z innymi wrogami, ale na szczęście ich pokonanie nie stanowi wyzwania. Nie atakuje, ale tylko, gdy jest bezpiecznie. Rozumiem. Dobra. Co tam patrzysz? Czekaj. Co to jest? Co patrzysz? Aha, te runy. Dobra, sekunda, synu. W sensie chłopcze. W razie porozwalam wszystko, tam pewnie musimy iść, albo nie, tam możemy iść. Dobra, przeczytajmy pierw to. Co to Popatrz. Jest? To jest po rusku? Przed nami osada jotunów. Jotunów? Gigantów. Potrafisz to odczytać? Część. Z języków, które znała mama. Dobra, przerywam wam, kurde, ale jestem ciekawy. Witajcie, jotunowie. Jotunowie mieli tu swą osadę? Giganci żyli tak blisko domu? Jak dawno temu musiało to być? I ten napis po boku, który kompletnie nic nie mówi. Są powiązane, więc czasem potrafię się domyślić sensu. No. Rozumiesz? Nie. Niestety, synu, nie rozumiem. Tam można iść, tylko pytanie,
czy... Dobra, chwila. Zobaczyłbym pierwszy raz od jakiegoś dłuższego czasu, czyli od nigdy, mapę. Teraz patrzę w przeciwną stronę, do której mam iść, więc to mi właśnie wystarczy. O, dokładnie tak. Teraz muszę iść w tą stronę. Muszę, no chcę, no nie? Albo stąd przyszliśmy, ale chyba przyszliśmy z tamtej strony, więc tutaj muszę iść teraz w tą. Pewnie, że tutaj byliśmy. Co ja robię? Cały czas idę do tych... Nie ogarniam nigdy, skąd przyjdzie. Przychodzimy. Co to jest? O, nie zauważyłem tego. Dziękuję bardzo. Tutaj nie byłem. To miejsce jest interesujące dla mnie, bo nie mam w ogóle życia. O, oj, proszę bardzo, całe życie odblokowane. No i to jest to, pomieszało mi się. Znowu, tak samo jak z tymi drzwiami było. Ja w poprzednim odcinku myślałem, że te drzwi, te co na początku tego odcinka były, że ja tamtędy wchodziłem, nie? Wchodziłem drzwiami, ale nie tymi, nie? Przechodziłem przez schody, też myślałem, że tamtymi, tam gdzie są te schody, w którymi wchodziłem w poprzednim odcinku, myślałem, że tam jeszcze nie byłem, no ale oczywiście, że byłem. Fajnie by było tutaj możliwość zrobienia jakiegoś skanu, żeby zobaczyć mniej więcej, czy wszystko pozbierałem, ale chyba wszystko. Jak coś pominąłem, no to pominąłem, no takie jest życie czasem, że się coś pominie. Dobra, wchodzimy do góry, czy coś tam się kryje. Na pewnie fabuła główna, no to się kryje, ale przynajmniej mam full HP, nie? To przynajmniej tyle. Dawaj, idź dalej w kierunku góry. No dobra. Na szczycie góry, very duży debrybe. Wow! Ty kupo gówna. Ja ci dam. Piącham go, kurdek, za starych dobrych czasów. Kiedy nie było jeszcze żadnych broni, tylko były pięści. Kamienne pięści. Dobra, co to jest? Co? Strzelaj wolniej. Szybkość szkodzi celności. Jasne. Aktualizowano bestiariusz, co to jest? Co to było? Wyglądał jak zbój, ale... Nie, to już czytałem. Ci wrogowie stają się rozjuszeni i bardzo agresywni, kiedy kogoś zamrożą. Ojciec powinien unikać źródłowego ataku. A na razie dostałem, kurde, kosę tak szybko, że szok. Nawet się nie spodziewałem tego. Nie wiem, co to się właściwie wydarzyło. Kość gnął mnie i potem spadł. No i tyle z niego było. Dziękuję, do widzenia. Nie trzeba więcej wyjaśniać. Hej, tu jest chyba jakaś skrzynia. O, jakaś taka skrzynia, której nie widziałem wcześniej. Bez run, a to ciekawe. Dzięki, chłopcze. Za pomoc. Myślałem, że tego nie otworzy. Ale nie, proszę bardzo. Co to jest? Dotyk Hel. Szybki atak runiczny. Szybki runiczny atak, przepraszam bardzo. Błyskawiczne uderzenie energii, które przerywa działania pobliskich przeciwników i odrzuca ich do tyłu. Kontynuuj. Zdobywasz klejnot runicznego ataku dotyku Hel. Klejnoty runiczne pozwalają dostosować broń do szybkich i mocnych runicznych ataków. Możesz wprawiać klejnoty runiczne w broń w zakładce broni. Dobra, zejdź niżej, aby wybrać gniazdo szybkiego runicznego ataku, proszę bardzo. Tutaj możesz wybierać zdobyte klejnoty szybkich runicznych ataków. Okej, no to biorę to. Rodzaj obszarowy, ogłuszenie, obrażenia, dobra, wszystko. Runiczne ataki mają określone statystyki i czasy odnowienia. Okej, okay, jak to wygląda? Korzystaj z punktu expa, aby ulepszyć runiczne ataki, dzięki temu poprawisz ich statystyki. Wciśnij to, aby wprawić klejnot szybkiego runicznego dotyku Hel w Lewiatana. Proszę bardzo. Wybrane runiczne ataki są oznaczone symbolem E. Naciśnij B, aby wrócić do zakładki broni. Proszę bardzo. No i mam runiczne ataki, tylko jak tego używać? Tutaj możesz wybrać klejnoty do ataków runicznych, no ale na razie nic nie mam, więc... Okej, nic mi się tu nie wyświetla, wszystko jest git. Dobrze. Naciśnij E, aby wezwać topór. Przytrzymaj to, następnie, aby wykonać szybki runiczny atak. Bum. Nie. A, jasne. To jest ten runiczny atak? Coś, kurde, chyba nie ogarniam. Dawaj. Dawaj tutaj do mnie. O! Jak to zrobiłeś? Dobre pytanie. Światło. Aha, muszę poczekać. O Boże, tam będą pewnie przeciwnicy, a ja zużyłem to teraz. Dzięki, gro. Chciałem tylko sprawdzić, jak to wygląda. Okej. Okay. O Boże, czy tam jest walka z bossem jakaś? Nie. Po prostu to jest przejście pod spodem. No to przechodzimy. Na razie chciałbym uniknąć jakiejś dużej walki, bo... Dzięki. No bo odcinek nie chcę, żeby za długi wyszedł. No. Staram się być krótsze odcinki, żeby nie były za długie. Widzisz? Atreus, serio? Pomocy! No bęk, lecę. Oj, cały moc się spierdzieli. Trzymaj się! Szybko! Ześlizguję się! Chłopcze, spokój! Jestem blisko!
O nie! Tylko nie walka z Draugrami. Nie tak szybko. Twój pośpiech nas zgubi. Przepraszam. O Boże, nie. Nie. Kolejne Draugry. Nie ruszają się. Są nie... martwe? Znaczy, bardziej martwe? Chłopcze. Nie ruszaj nic, proszę cię. Nie są! Nie ruszaj żadnego Draugra. Poziom trudności walki z wrogiem określa kolor i liczba obok jego paska zdrowia. Paski zdrowia wrogów mają różne kolory, od zielonego do fioletowego, w zależności od tego, o ile są silniejsi od Kratosa. Pamiętaj, celność. Oczywiście. No dobra, no to walczymy, kurde. O ile nie zginę. Hej, boom! Witamy na imprezie, tralla, chryste panie. What? Ojcze, oj, teraz ojcze, tak? A wcześniej było na pierdzielanka, tak? Na moście. Mam przerąbane tutaj. Jest tutaj za dużo, mamo. Gotów? No to zarąbiście, ja nie jestem gotów. Wow, wow, jakim cudem ja tego uniknąłem? Jestem geniuszem walki? Nie, ale było blisko, żebym był. Ile was tam jest? Porąbało was? Do reszty? Skurczybyki? O, o! Aha! Boom! Oh yeah! O to chodziło, panie! Łup, łup! Boom! Bom, bom! Uwaga, ojcze! Teraz uwaga, ojcze! Ale nie, na moście to się, kurde, skacze, tak? O ty, kurde, gnido, do mojego syna? Jeszcze więcej! No to... Wow! Mój ulubiony! Przeciwnik drań! O kurde, chryste panie! Muszę, kurde, Atreusie, napierdziaj tego Wise'a. Dwóch i tam jest! Porąbało was do reszty! O, muszę uważać. Muszę uważać na latające pociski. I na wszystko inne. Niech może trafią mi, ja bym sobie podszedł tutaj i sieknął do nich. O, trafiłem! Do mnie! Aha! Nic nie widzę, bo kamerę przekrzywiłem, ale kurde, przynajmniej jednego jest mniej. No. Ho, takiś jest twardy? No to patrz. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Wow, 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 wow. Bi, napierdzielaj, synu! Oh yeah! To jest mój syn. Do którego wstydzę się powiedzieć cokolwiek, ponieważ zaraz zginę. Nie mam zamiaru używać żadnego tego. Nie chcę ginąć, ale jak trzeba będzie, no to zginę i tyle. Trzeba się uczyć na własnej śmierci. O! Okej. Okay. O, uciekaj! Uciekaj! Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale jest ich naprawdę tutaj zbyt dużo! I znowu! Op. Nie to! Nie to! Z lewej, z prawej... I umarłem. Ta walka będzie mi przysparzać problemów w następnym odcinku, także dzięki bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z God of War'a, no i siema.